oraz 26 w Stadninie Koni w Regietowie odbyły się Dni Huculskie. Mimo pandemii, dwudniowa impreza zgromadziła liczną publiczność. Jak co roku nie zabrakło atrakcji związanych z końmi. Do najciekawszych należały jazda z przeszkodami w różnych kategoriach wiekowych czy jazda powozem. Dopisała pogoda, co z pewnością miało wpływ na dużą frekwencję. Oficjalnego otwarcia dokonano w niedzielę o godzinie 12. Gości powitał dyrektor stadniny Mirosław Waląg. Tuż po powitaniu rozegrane zostały zawody jeździeckie. Jak co roku nie zabrakło nagród dla najlepszych jeźdźców, ale i dla publiczności. Szanowni Państwo, no faktycznie nie tylko dzisiaj pogoda nam sprzyja, ale również mamy sporo gości, zarówno z powiatu gorlickiego, z całego województwa polskiego, z Kielecczyzny, z Warmińsko-Mazurskiego, z Podkarpacia. Goście z całej Polski, ale zawodnicy też, bogata lista. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zechcieli dzisiaj spędzić to piękne popołudnie. Właśnie to, co słyszymy w tle, to będziemy zaraz organizować wręczanie nagród, medali i pucharów, dlatego że no, zawody wymagają tego, żeby docenić pracowników i dlatego też tych pracowników hodowców, jak i samych hodowców, przede wszystkim też i koni. Także przed nami jeszcze emocje, za moment rozdanie nagród i dziękuję jeszcze raz wszystkim, że zechcieli do Regietowa przyjechać. Dziękujemy za udział w naszym święcie.